Najliczniej występującą sową na terenie Polski jest puszczyk. Gdy zapada zmierzch i większość ptaków udaje się na nocny spoczynek, puszczyk wyrusza na łowy. W jasne, bezchmurne i bezwietrzne noce poluje najchętniej. Zimą w okresie godów możemy usłyszeć jego głos terytorialny. Sowy te polują najczęściej na drobne gryzonie, myszy i nornice, ale nie pogardzą też innymi ssakami oraz ptakami, płazami i owadami. Dieta zależy od pory roku i dostępności pokarmu. Skoro puszczyk jest tak skrytym ptakiem, skąd wiemy, czym się żywi? Gdy puszczyk upoluje swoją zdobycz, na przykład mysz, połyka ją w całości. Pokarm trafia do żołądka gruczołowego, w którym wydzielany jest kwas solny i enzym pepsyna. W następnym trawieniu pokarm trafia do żołądka mięśniowego, gdzie jest rozcierany. Następnie niestrawione resztki, kości i sierść zbijane są w pokryty śluzem wałek zwany wypluwką. Pokarm jest trawiony i wchłaniany w jelicie, natomiast wypluwka jest wydalana ruchem wymiotnym. Wypluwki można odnaleźć pod drzewami wszędzie tam, gdzie żyją sowy. Widać w nich kości, chitynowe pancerze owadów oraz sierść i pióra. Po rozdrobnieniu wypluwki i wydobyciu z niej kości można stwierdzić, co upolowała dana sowa. Bardzo łatwo możemy rozpoznać żuchwy najczęstszych ofiar sów myszowatych i nornikowatych. Myszowate i nornikowate mają ostre siekacze, a za nimi znajdują się zęby trzonowe, które u myszowatych mają ograniczony wzrost. Kształt zębów trzonowych myszy może się nam kojarzyć z naszymi własnymi zębami. Możemy próbować rozróżnić gatunek upolowanej przez sowy myszy po budowie czaszki lub żuchwy. Poszczególne zestawy zębów różnią się bardzo mało między gatunkami. Najczęściej ofiarą puszczyka padają myszy leśne. Uzębienie w żuchwie myszy leśnej odróżnimy od uzębienia np. myszy zaroślowej po trudno dostrzegalnych różnicach w kształcie zębów, patrząc na nie od góry. Ząb położony najdalej w szczęce myszy leśnej ma delikatne, malutkie zagłębienie. Nornikowate są to małe gryzonie o krępej budowie. Zęby nornikowatych są mało zróżnicowane między sobą. Zęby trzonowe, których powierzchnia ściera się przez całe życie zwierzęcia, gdy spojrzymy na nie z góry, mają kształt zygzakowaty. Po liczbie i kształcie poszczególnych pętli odróżnimy, że nasz nornikowaty to nornica ruda, a nie równie pospolity nornik polny. Innymi ssakami, które często padają ofiarą puszczyka, są ryjówkowate. Ich uzębienie zdecydowanie różni się od uzębienia gryzoni. Widać, że zęby ryjówkowatych są ostre, umożliwiające polowanie na owady. Wiele gatunków ryjówkowatych poznamy po czerwonym zabarwieniu na końcówkach zębów. W naszej wypluwce znaleźliśmy szczękę ryjówki aksamitnej. Odróżniliśmy ją od innych gatunków po wielkości żuchwy oraz po ilości guzków na siekaczu. Innym ciekawym znaleziskiem z wyplówki są elementy szkieletów płazów. Patrząc na przykład na część czaszki płaza, nazwanej wieczkiem, możemy zidentyfikować, że jest to grzybiuszka ziemna. U tego płaza wieczko ma charakterystyczną, chropowatą powierzchnię. Doświadczeni badacze umieją po odnalezionych kościach stwierdzić wiek i płeć ofiary puszczyka oraz obliczyć, jaki procent diety puszczyka w danym okresie stanowiły poszczególne gatunki zwierząt. Tymczasem znów zapadła noc i puszczyki wyruszają na łowy.